Nie, nie uważam, że należy w tej kwestii przeprowadzić referendum. Nie jesteśmy w stanie przeprowadzać referendów w każdej sprawie, która jest sporna. Tak, jestem gorącym zwolennikiem referendów. Zorganizujemy takie dwa w ciągu kadencji. Wielkimi krokami zbliża się druga tura wyborów na prezydenta miasta Krakowa. Na kampanijnym finiszu spotkaliśmy się z obydwoma kandydatami, Aleksandrem Miszalskim i Łukaszem Giebałą, aby odpowiedzieli na pytania zadane przez naszych czytelników. Co dalej z kontrowersyjną uchwałą o strefie czystego transportu? Czy miasto jest na nią przygotowane? Czy będzie w tej sprawie referendum? Nie, nie uważam, że należy w tej kwestii przeprowadzić referendum. Nie jesteśmy w stanie przeprowadzać referendów w każdej sprawie, która jest sporna. Tych spraw jest sporo. Trzeba oczywiście przeprowadzić bardzo daleko idące konsultacje. Ja od początku też proponuję konta internetowe dla każdego mieszkańca, także paradoksalnie tych mieszkańców, którzy wziąć udział mogą w takich konsultacjach, mogą być bardzo dużo, oczywiście, jeżeli zdążymy z tym systemem. Natomiast szerokie konsultacje jak najbardziej tak. Referendum pewnie miałoby frekwencję na poziomie 20%. To nie jest chyba to narzędzie demokracji, które bez wyborów, kiedy więcej osób idzie głosować tak czy siak, zda egzamin. Bo jeżeli mamy frekwencję w wyborach do rad dzielnic 10%, w budżecie obywatelskim 10%, no to czy w referendum takim wezmą udział rzeczywiście reprezentatywna część mieszkańców? Mam ku temu wątpliwości. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o strefę, tamta, która była przygotowana, była bardzo kontrowersyjna. Trzeba mocno zliberalizować te pomysły, wprowadzić to bardzo etapami i z uwzględnieniem tego też, czy ktoś mieszka, czy nie mieszka w Krakowie. Mieszkańcy nie mają się czego obawiać, nie będzie nikt ich zmuszał do jeżdżenia elektrykami. Chodzi o to, żeby sukcesywnie nie kupować przede wszystkim tych nowych, starych aut. Ja jestem za tym, żeby strefa czystego transportu weszła w życie, ale żeby obowiązywała tylko osoby przyjezdne, a żeby krakowianie, którzy mają stare auta, mogli dalej tymi autami jeździć aż do ich śmierci technicznej. I tak, owszem, zorganizujemy takie referendum jeszcze jesienią tego roku, zwłaszcza, że wcześniej potrzebujemy jeszcze przygotować gruntowną kampanię informacyjną, tak żeby ludzie realnie wiedzieli, co ta strefa czystego transportu oznacza. Pytanie od kibiców. Czy będzie pomoc dla Wisły Kraków? Komu pan kibicuje? Kibicuję Wiśle, to nie jest tajemnicą. Uważam, że należy wspierać wszystkie kluby krakowskie. Zacznijmy od tego, że priorytetem powinno być wsparcie młodzieży i klubów tych wszystkich, w których trenują tysiące dzieciaków, dziesiątki tysięcy może nawet. Może przesadziłem, ale tysiące na pewno. Bo te kluby często mają problem z wiązaniem końca z końcem. Natomiast kluby zawodowe, w tym Wisła, powinny również liczyć na bardzo dobrą współpracę z miastem. Z jednej strony promują sport, co bardzo ważne. To właśnie dzięki temu, że ktoś ogląda Błaszczykowskiego czy Lewandowskiego, później chce grać w piłkę i idzie do tego sportu. Więc nie możemy bagatelizować promocji sportu i tych drużyn markowych. Z drugiej strony promują też miasto Kraków. Ekwiwalenty reklamowe, które zyskujemy dzięki nie tylko piłce nożnej, siatkówce, koszykówce i różnym sportom niszowym, są również bardzo duże. Dlatego ja oczywiście wszystkie te kluby zawodowe również będę wspierał. Wiem, że z Wisłą jest duży problem z czynszem za stadion, ale też przede wszystkim z brakiem komercjalizacji tego stadionu, bo tam są przestrzenie niewykorzystane. Zajmiemy się tym problemem na poważnie z panem prezesem Jarkiem Królewskim. Rozmawiałem o tym, mamy na to plan i na pewno kibice Wisły będą zadowoleni. Będziemy wspierać wszystkie kluby, i Wisłę, i Krakowie, i Garbarnię, i Niewieczystą, i wszystkie inne kluby. Ja się spotkałem z prezesem Wisły, to była bardzo dobra rozmowa i myślę, że wspólnie wymyślimy różne sposoby, żeby rzeczywiście odciążyć finansowo Wisłę Kraków. Prezes Królewski ma naprawdę dużo fajnych pomysłów, a kibicuje to zależy od rodzaju sportu, na przykład jak chodzi o hokej, to Krakowi, a jak chodzi o koszykówkę, to Wiśle. Z kim będzie pan współpracować jako prezydent? Czy znane są już nazwiska wiceprezydentów, osób odpowiedzialnych za inwestycje, komunikację czy kulturę? Rozumiem, natomiast na tym etapie nie podjęliśmy decyzji personalnych. Mamy oczywiście szerokie grono współpracowników merytorycznych, zarówno tych, którzy pisali nasz program, to nie są, to oczywiście też są niektórzy członkowie partii politycznych, no bo też mamy w naszym gronie ekspertów, ale to jest mnóstwo osób z różnych stowarzyszeń, z uczelni. To jest też całe środowisko Stanisława Mazura i Lepszego Krakowa, którzy dali niebagatelny, nie do przecenienia naprawdę, wkład merytoryczny w nasz wspólny program. Także
proszę się nie martwić. Oczywiście są też eksperci już pracujący w Urzędzie Miasta, bo ja nie zamierzam przeprowadzać rewolucji. Trzeba oczywiście dokonać zmian tam, gdzie jest to konieczne, bo są takie obszary, które nie funkcjonowały. Natomiast najczęściej to były obszary, nad którymi pierwsze jednak sprawowali konkretni wiceprezydenci. Więc mamy bogaty, że tak powiem, zasób ludzki, którego nie zawahamy się użyć. Natomiast to nie jest w tym momencie czas i miejsce, żeby prezentować konkretne ustalenia personalne, bo po prostu poruszamy się w orbicie różnych nazwisk, natomiast jeszcze decyzje nie zapadły. Na razie nie mogę wszystkich nazwisk zdradzić, ale mogę powiedzieć, kto będzie odpowiedzialny za transport, bardzo ważną dziedzinę. Będzie to Jacek Masakowski. To jest człowiek, który obronił doktorat na Cambridge i prowadzi też taki portal, taki blog na Facebooku, Platforma Komunikacyjna dla Krakowa. Świetny fachowiec, niezależny, bezpartyjny, ale świetny fachowiec. I mogę też powiedzieć, że za gospodarkę będzie odpowiadał Tomasz Brzostowski. To człowiek, który przez długie lata pracował w zarządzie Hitachi, zarządzał centrami na całym świecie, które łącznie zatrudniają kilkanaście tysięcy osób, odszedł z tej firmy i teraz poświęcić się chce całkowicie pracy na rzecz Krakowa. Referenda czy konsultacje? Co jest lepsze? Tych spraw jest bardzo dużo, ponieważ cały czas idą kolejne procesy, kolejne plany miejscowe, kolejne inwestycje. W związku z tym to nie jest tak, że jest... O, na przykład, dobrze, Wesoła, która była konsultowana już wielokrotnie. No jest pytanie, czy nie konsultować tego jeszcze raz, czy już na tych konsultacjach, które zostały zakończone, się skupić. Estakada, co tam? Też były konsultacje, też nie ma realizacji. Ja nie chciałbym w tej chwili wymieniać jednej rzeczy, a drugiej nie wymienić, bo po prostu tych spraw do załatwienia w mieście jest multum. Zacząć trzeba od tego, by ten system stworzyć. To znaczy, to też nie będzie tak, że w miesiąc będziemy potrafić stworzyć takie narzędzie internetowe. Musi być rozpisany przetarg, musi być stworzony system informatyczny, później przeprowadzony proces rejestracji mieszkańców i dopiero wtedy przy tym nowym systemie będziemy w stanie te sprawy konsultować. Natomiast oczywiście to nie znaczy, jak nie będziemy podejmować wcześniej jakieś decyzje, to nie będziemy już wcześniej korzystać z tych narzędzi, które już mamy, do tego, żeby z mieszkańcami wszystkie sprawy dogłębnie przedyskutować, bo oczywiście tak się będzie działo, dopóki dysponujemy starymi narzędziami, będziemy korzystać ze starych narzędzi. Natomiast nie chciałbym w tej chwili robić listy czy katalogu zadań, które są mniej lub bardziej priorytetowe, bo jak powiem o tramwaju na Złocień, to mieszkańcy na Azorach pytają, a czemu nie na Azory, a czemu nie na Kliny. To jest, no, znamy budżet, wiemy, jakie są zadania wpisane, wszystkie te zadania będą musiały być konsultowane, te, gdzie nie ma jeszcze oczywiście projektów konkretnych. Tak, jestem gorącym zwolennikiem referendów. Zorganizujemy takie dwa w ciągu kadencji. Pierwsze jeszcze w tym roku, drugie w połowie kadencji. Chciałbym się spytać o to, czy jest sens dalej poszerzać strefę płatnego parkowania, czy też powinna zostać w obecnym kształcie, o strefę czystego transportu, o to, czy chcemy w Krakowie tutaj mieć reaktory atomowe, małe reaktory atomowe, oraz wreszcie chciałbym spytać o to, czy powinny dalej być w Krakowie dorożki, czy też należy zakazać ich.